Siema, mordeczki, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 z kruka. Ostatnim czasy, no, kmieniliśmy sobie, kurwa, tam szmuciliśmy w u Onara, by dołączyć do jakże kozackiego, kurwa, zakonu najemników. No i teraz idziemy do kogo? Ale zaraz sprawdzimy. Karta pokoju. Lorda Hagena. A więc poginamy, kurwa, pizdę, zawijamy i lecimy. Nie zasłużył sobie na to. Nie wiadomo już, komu może w co wierzyć. Nie trzeba mi więcej. Nie wierzę w to. Kurwa, ty nie stał? Nie wiem, czym on stój! Do górnego miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Mówią to i owo. Doprawdy? To interesujące. Przynoszę ważne informacje do Hagena. Jesteś najemnikiem! Czegóż takie ścierwo może chcieć od lorda Hagena? Be, kurwa, palpizdy. Z ofertą pokoju. A, więc w końcu poszliście po rozum do głowy, dranie. Idź więc do lorda Hagena, ale uważaj na język i zachowanie, albo skopię ci to twoje tłuste dupsko. Spadaj, kurwa, sam jesteś grubasem jebanym, kurwa, żyjesz na ożywieniu, kurwa, biednych ludzi, kurwa, nie wiem, ciłają lewo koniec z końcem, kurwa, jak pis. A, to znowu ty. No, kurwa, ja. Ci się w końcu no, wow. Do górnego miasta. Przyłączyłeś twój stary mi pomógł. I jego najemników, prawda? Jak no. Się tu dostałeś? Przychodzę z propozycją pokojową od Lee. Tam, Lord Hagen nigdy się na to nie zgodzi. Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać. Inaczej znajdziesz się poza murami miasta równie szybko, jak zostałeś wpuszczony. No, chciałbym to, kurwa, zobaczyć. Możesz wchodzić jedynie do budynków przeznaczonych dla handlarzy. Rozpoznasz je po znakach na drzwiach. Chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Inne domy należą do bogatych obywateli. Nie masz tam czego szukać. W tej dzielnicy mieszkają ważni obywatele. Traktuj ich z szacunkiem. Dobra, we tam pal gumę. Oczywiście. To się nigdy nie zmieni. Muszę iść. Zaczekaj. Nie znasz nowych przepisów obowiązujących w mieście. Jezu, przed chwilą mi wytłumaczyłeś. Ja pierdolę. Dobra, lepiej to zapiszmy, bo... Jeszcze te, kurwa, dwie pizdy mnie załapią, kurwa, przy i co? Nieprzyjemna sprawa. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. Ktoś za to. Przepuść mnie. Przynoszę wieści od najemników. Dobrze, ale ostrzegam cię. Jeśli będziesz sprawiał kłopoty... Nie, spoko, no to możesz wejść, nie no, kurwa, chuj. Możesz wejść, no wyjebane, nie no, stój! No nie, to kurwa chuj, jednak wejdź. Słyszałem już o tobie. A widzisz, kurwa. Lothar doniósł mi, że chciałeś ze mną rozmawiać. Jeszcze jak. Jesteś tym obcym, który domaga się oka i nosa. Jestem Lord Hagen, królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa i namiestnik Korinis. Jestem zajętym człowiekiem, więc nie marnuj mojego czasu. Ja pierdolę. Co cię tu sprowadza? Nie pierdol. Jesteś zajęty, jak kurwa nie wiem. Przynoszę propozycję rozejmu od jednego z najemników. Pokaż. Znam generała Lee. A widzisz. Znam też okoliczności, w wyniku których trafił jako więzień do kolonii. Uważam go za człowieka honoru. Jestem skłonny go ułaskawić, ale tylko jego. Jego ludzie zostaną na miejscu. Większość z nich to pozbawione skrupułów łotry, które trafiły tu za służenie. Oni nie mogą liczyć na moją łaskę. Czy to wszystko? A ja? Co ci wiadomo na temat Oka Inosa? To święty artefakt. Stare przepowiednie łączą go ze smokami, ale głoszą również,
że tylko wybraniec Inosa może nosić ten amulet. A widzisz. Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta, w górniczej dolinie. I zaraz ci kurwa zrobię z dupy, wysłałem nie powiem co. Wysłałem moich ludzi. Doniesiono mi, że przełęcz jest zajęta przez orków. Ale pierwsze słyszę o armiach ciemności. Czy to jakaś sztuczka, która ma mnie skłonić do zawarcia przymierza z najemnikami? No, chciałbym. A co to niby za armia? Stado smoków, którym towarzyszy horda równie groźnych istot. Smoki? No. Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. Dlaczego? No to widzisz, kurwa, teraz zobacz, znaczy, no, na oczy. To, czy mi wierzysz. Tylko czy możesz sobie pozwolić, żeby mi nie wierzyć? No, kurwa, Bezi, mędrz, nie wyśle tam żadnych nowych ludzi. Nie, never mind. A więc mam ci dostarczyć dowodów? Dokładnie tak. Zejdź przełęczą do górniczej doliny. Na miejscu poszukaj naszej ekspedycji, a gdy ją znajdziesz, porozmawiaj z kapitanem Garondem. Jeśli ktoś może coś powiedzieć o tej sytuacji, to właśnie on. Jeśli Garond potwierdzi twoje słowa, będę skłonny ci zaufać. Czy to znaczy, że przekażesz mi oko Inosa? Oko Inosa. Niech będzie. Przynieś mi niezbity dowód, a dopilnuję, żebyś dostał ten amulet. To widzisz, mam kurwa. Twoje słowo? Tak. Masz moje słowo. Będę miał kurwa oko Inosa. Ale fajnie. Ale jak mam się dostać na przełęcz? Jak mam się dostać na przełęcz? Dam ci klucz do bramy prowadzącej na przełęcz. Dalej musisz jednak radzić sobie sam. Tej drogi pilnują stada orków. O, niech fajnie. Inos będzie z tobą. O kurwa, drugi rozdział, ja pierdolę. Nie chciałem tego tak szybko, ale chuj. Co was sprowadza do Korinis? Wysłano nas z misją wagi państwowej. Otrzymaliśmy rozkaz od samego króla Robara. Mówiłem ci już, że wysłaliśmy ekspedycję do górniczej doliny. Po to tu właśnie przybyliśmy. No, zajebiście. Co twoi ludzie robią w górniczej dolinie? No dobrze. Skoro i tak się tam udajesz, mogę ci chyba powiedzieć. Chodzi o magiczną rudę. Dzięki niej możemy jeszcze wygrać tę wojnę. Bez oręża wykonanego z tej rudy, królewska armia nie ma żadnych szans w starciu z elitarnymi oddziałami orków. Kurwa, ja bez tego oręża i co? I upierdalam taki. Ja wiem, przy samej dupie kurwa upierdalam. I tak powiedziałem ci zbyt wiele. No to powiedz jeszcze więcej. Dobra, pal gumę. Ty co ty, kurwa? Czy możesz szkole tylko paladynu? Dobra, weta pal gumę, chuj. Szkółce, kurwa, tylko ty paladyn. Więc tutaj są kupcy. Co ty, kurwa, jest? Człowiek nie wie, komu wierzyć. Wynoś się stąd! No, wynoś się! Ja pierdolę. Myślałem, że nie będę mógł. No, wynoś się! Kurwa, no to gdzie są ci kupcy? Ej ty, zaczekaj chwilę. Podróżujesz do górniczej doliny, prawda? No jeszcze jak. W związku z tym... Zawrzyjmy umowę. Powiesz mi, co się dzieje z rudą, a ja w zamian za to podaruję ci pierścień, który podniesie twoją energię życiową. Dobra. Zobaczę, co da się zrobić. Nikt nie chce o tym słyszeć. To też kurwa jest prywatna chata. Ja pierdolę. On myśli, że to takie łatwe. Kurwa, są tu jakieś handlarze? Nie mów, że o tym nie wiesz. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. To też prywatna chata. To było oczywiste. To też? Nie, no to wygląda jak... Witaj, wędrowcze. Szukasz doskonałej mikstury? Mam świetny wybór po rozsądnych cenach, a moje mikstury są o wiele lepsze od tych, które stara się sprzedawać Zuris. Dobra, pokażuj mi, czy masz. Chuja masz. Ale... Pokaż mi swoje towary. Jak będę miał do górniczej doliny, to kupię.
To kupię. Jeszcze od Turisa kupię. I zobaczymy, co tam jeszcze ma. Dobra, zobaczmy, tak. Trudno mi w to uwierzyć. Czyli. O. Czyli mają to w dupie, że ja tam weszłem, tak? Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Nie masz tu czego szukać. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Ej, ty, co możesz mi zaoferować? Mam tu wyjątkowo rzadkie i niespotykane towary. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się zawieść oczekiwań klienta. To będę pierwszy. Pokaż mi swój. No to jest niby okej. Dobra, to by mi się przydało. Nie to, to i nie jest nie to. Szukasz czegoś konkretnego? Tak. Potrzebne mi są pazury zębacza. Jednak nie chodzi mi o jakiekolwiek pazury. Co czego? Coś specjalnego. Szpony potężnej bestii, która zabiła dziesiątki myśliwych. Albo coś takiego. Gdzie mogę znaleźć zębacze? Kilka z nich zamieszkuje tę wyspę, ale większość grasuje w górniczej dolinie. Dobra. Co z tego będę miał? Mogę dać ci pierścień nietykalności. Zobaczę, co się da zrobić. Czyli kurwa co? Że będę nieśmiertelny? Zajebiście. Skąd ty to znowu masz? Obywatel, robotnik. I za dużo kurwa tych sklepów nie ma. No ty masz kurwa jakieś towary? Chwila! Mądra decyzja. Co tu robi? Kim jesteś? Wygląda na to, że chyba nie wiesz za bardzo, co się tutaj dzieje. Nazywają mnie Gerbrand. Ale dla ciebie jestem pan Gerbrand. O ty chuj, ta już, no. Nie mam czasu. Rozumiem. Uważaj na słowa. Lepiej traktuj mnie z należytym szacunkiem, bo możesz wpaść w kłopoty. Dwa, kurwa, pal gumę. Jeśli ktoś sprawia kłopoty, to czeka go spotkanie ze mną. Więc lepiej, żeby czym prędzej opuścił miasto, albo pożałuje. Większość ludzi w porcie pracuje dla mnie. Jeśli kiedyś będziesz szukał pracy, byłoby lepiej dla ciebie, żebyś mi się dobrze kojarzył. No, fajnie. Coś nowego? Tacy jak ty nie mają tu czego szukać. Tutaj mieszkają szanowani obywatele, a nie włóczędzy i oszuści. Dobra, kurwa, pan Jeżeli gumę. Kiedyś uda ci się zdobyć bogactwo i szacunek, to być może spotka cię tutaj cieplejsze powitanie. Dobra, tachaj słonego, kurwa. Jak interesy? Nie za dobrze. Wszystko było dużo łatwiejsze, zanim zniknęła bariera. Więźniowie wydobywali z kopalni całe tony rudy, które moje statki przewoziły na kontynent. W drodze powrotnej przywoziły jedzenie i inne towary. Niestety, te czasy minęły. Zostaliśmy odcięci od kontynentu, więc musimy zadowalać się jedynie tym, co dostarczają nam nasi chłopi. Oj, oj. Aha. Ciekawe. Czy byłeś czegoś dowiedział nowego? Sprzedajesz broń bandytom? Skąd ten pomysł? Miecze, których używali bandyci, były oznaczone twoimi inicjałami. Nie próbuj zaprzeczać. Co za zjeb. Słyszałem twoje machlojki. Musisz mi uwierzyć. Nie chciałem tego. Co za zjeb. Na początku chcieli tylko żywności. Interes szedł słabo, więc się zgodziłem. Z czasem chcieli coraz więcej. Zagrozili, że mnie zabiją, jeśli nie dostarczę im mieczy. Nie możesz mnie obwiniać. To ja jestem tutaj ofiarą. Ile mi zapłacisz, jeśli nie będę ci przeszkadzać w ucieczce? Znasz moją sytuację. Zbyt wiele nie ma. No. Może 200 sztuk złota i cenny pierścień. Więcej nie mogę dać. Dostanę teraz dowody? Nie, tego ci nie dam. Dobra. Tylko nie waż się mnie zdradzić.
czego się teraz utrzymujesz? Nie wiem. Na pewno nie będę już robić szemranych interesów. To się nigdy nie zmieni. No widzisz, już mi lepiej. No co, no kurwa, sprzedany będziesz, chuj. Tam mieszka, kurwa. Ty więcej nie ma, kurwa, jest tylko ten jeden kupiec? Trzymam się od... No ten co to, to jest, kurwa, obywatel. Nie no, kurwa, jest ten. Jest sprzedawany. Ale na pewno, nie no, wczytam sobie tę gierkę. Bo nie wiem, czy ja będę mógł go teraz wydać straży. Jest, kurwa, sprzedawany, kurwa, człowieku. Z czego się... Na razie żyję z oszczędności. Jednak jeśli nie uda mi się szybko stanąć na nogi, wkrótce będę miał poważne problemy finansowe. Tylko sprzedajesz broń bandytom? Dobra, to już było. Zajmie się tobą straż. Tak, nie można. Ależ oczywiście, że można. Na Inosa! Jestem zrujnowany! Ojoj. No, pogadaj sobie jeszcze chwilę. Bo zaraz, kurwa, będziesz miał w dupsku, kurwa... Nie powiem co. Bo chyba taki można, jak drugie. Nikt mnie nie słucha. A ten, kurwa, dalej pilnuje tych pustych skrzyni. Ja pierdolę. Inos tchnął w niego część swojej boskiej mocy. Hej, ty! Mamo, jeśli podejmiesz się wykonać to zadanie, będziesz mógł sam sobie wybrać nagrodę. Ej, czemu to ja to pominęłem? Możesz na mnie liczyć. Świetnie. Zabierz zatem tę wiadomość i wybierz jeden ze zwojów z zaklęciami. Gdy dostarczysz wiadomość, otrzymasz odpowiednią nagrodę. Dobra, biorę to. Wezmę zaklęcie światła. Dobrze. Ruszaj teraz w drogę do mistrza Izgarota. Co do tego handlarza bronią. Wiem, kto dostarcza uzbrojenie bandytom. Nazywa się Fernando. Doskonale. Martin podjął odpowiednie kroki, aby zakończyć ten proceder? Jeszcze nie. Pośpiesz się i mu o tym donieś. Trzeba jak najszybciej z tym skończyć. Jakim kurwa Martin? Czekaj, nie, kurwa, ja muszę to wczytać, bo ja kurwa pominąłem ważną kwestię. Ja pierdolę. Dobra, to... Zostanie sprzedany, będzie wruchany w dupę, sadomaso i te sprawy. Może kurwa się nie zabije? Zajebiście. Kurwa, nie jestem przekupną świnią. Więcej zyskam, kurwa, ci sprzedając, i chuj. Mam wiadomość dla mistrza Izgarota. Strzeże on kaplicy przed klasztorem. Jeśli podejmiesz się wykonać to za... Dobra, zajebiście. Jasne. Światło. Co do tak? Powiem czekam. Dobra, i chuj. Dobra, poginamy. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. O? O, weź tu. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. I co ja chcę? To chcę. Jak będę miał doszedł do górniczej, o, jak będę do górniczej szedł. Dobra, i to kupię. A przyjmiesz ode mnie to? Zajebiście, idę w pitos.
Kurwa. Tutaj, tutaj. Reszta kurwa tam. Łuki? Stary pios. Łe, to ja sobie mogę pozwolić na więcej teraz. Nie wiem, czy te gobliny mi się przydadzą, ale... Jak coś to i to przywołam i będzie kurwa Gites. Dobra. Czekaj, komu ja miałem to powiedzieć? Złota misja Belmora, zgubieni ludzie. Handlarz bronią dla bandytów. Dobra. I chyba do niego miałem iść. Chcę odebrać. Kurwa, nie wiem, do kogo mam iść. Ja pierdolę, no my kogoś. Do kogo ja mam iść? Może do handlarza? Nie, no co mi kurwa handlarz da? Hak. To znowu ty? Harad wreszcie skończył produkować broń dla paladynów. W związku z tym mój wybór towarów znacznie się powiększył. Jeszcze jak? Zająłem się bandytami. Doprawdy? Każdy może tak powiedzieć. Masz na to jakiś dowód? Czy mam tam wrócić i obciąć im głowy? Nie, to chyba nie będzie konieczne. Wierzę ci. Oddałeś miasto. Ja pierdolę, co jest? Ogromną przysługę. Oto obiecane pieniądze. Pokaż mi. No nie interesuje mnie stąd za wiele. Wręcz nic mnie stąd nie interesuje. Kurwa, to koło ja miałem iść. My, Doran, nie. Mephisto. Nie, może kurwa jeszcze raz mi ten Saturas powie. Tylko ja mam iść. Na pewno kurwa do kogoś kurwa jakiegoś strażnika czy coś. Batros. Co do tego. Wiem, nazywa się Fernando. Doskonale. Martin podjął odpowiednie kroki, aby zakończyć ten proceder? Jeszcze nie. Pośpiesz się i mu o tym donieś. Trzeba jak najszybciej z tym skończyć. Martin. Coś mnie kurwa z tym kojarzy, ale nie wiem kurwa co. Kurwa, na telefonie sobie googluję, czekajcie. On po prostu za dużo gada. A człowiek. Kurwa, nie pamiętam naprawdę. Pojebana akcja. Kurwa, kwater mi spada dynów. Ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. Przecież wiadomo od dawna. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Dlatego uprosił Inosa, by temu zostawił część swej mocy na ziemi. Nie, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. Wcale mnie to nie dziwi. A Inos... tak uczynił. On jest kurwa chyba tam w porcie, dobra. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi.
Ta, dobra, wiem gdzie jest Martin. Dobra, i tak w tamtą stronę mamy iść. Naprawdę w to wierzysz? No więc... co? Więc poginamy. No tu mam iść, bo to jest misa chyba jego mam. Nie potrafi niczego zatrzymać. Mam misę, którą ukradła ci Lucia. No, czas najwyższy. A będzie jeszcze gorzej. Oto misa. Dzięki! Robisz dobrą rzecz. Chcesz czegoś jeszcze? A będzie jeszcze gorzej. Nic. Czekaj, ja może będę mógł z nią pogadać? Nadia? Zapraszam ponownie. Kurwa, brał. Ale dzisiaj. Całkowicie się z tobą zgadzam. Nie mów, że to nie dobra. Ci opowiedzieć o takich rzeczach. Dobra, Martin, chodź tu. Chodź tu. Ej, ale kurwa paladyni, a ty zwykły se strażnik, kurwa stoi i chuj. Szukasz człowieka, który sprzedaje broń bandytom? A kto tak mówi? Watras. O, co wiesz na ten temat? Niezbyt dużo, ale mogę dowiedzieć się więcej. Widzę, nie wiem, kto to kurwa zbierasz. Sprzedaje broń. Słyszę o tym po raz pierwszy. Co wiesz na temat tego handlarza bronią? Dobra, słuchaj. Wiemy, że musi za tym stać wpływowy obywatel Górnego Miasta. Powiadają nawet, że część broni pochodzi ze zbrojowni straży. Ale nie wiemy dokładnie, widzisz, kto pociąga za sznurki. Jeśli masz dość uwagi, by poradzić sobie z grupą co najmniej 5 bandytów, to może uda ci się czegoś. Dobra. O co chodzi z tymi bandytami? Wiemy, że zablokowali drogi pomiędzy farmami i miastem. Wiem też, że w ciągu kilku ostatnich dni otrzymali dostawę broni. Może wśród samych bandytów znajdziemy jakieś wskazówki, które pomogą nam zdemaskować tego... Ale ja już wiem, kurwa, no nie pierdol. Jeśli chodzi o tego handlarza bronią... Pokaż, co tam masz. Ten pałasz zabrałem bandytom. Na głowicy wycięto literę F. Fernando, kupiec z Górnego Miasta, przyznał się do robienia interesów z bandytami. Coś jeszcze? To wszystko. Miło z jego strony, że tak powiedział, ale bez dowodów nic nie mogę zrobić. Nie mam zamiaru się ośmieszyć przed Lordem Hagenem. Będziesz musiał dostarczyć więcej dowodów. No pojebało cię. Kurwa, przyznał się? Pałasz, kurwa, zewką wyciętą i co, kurwa? Co ty, kurwa, chcesz więcej od tego? Jesteś popierdolony. Dużo by mnie to kosztowało. A chuj z nim. Dobra, chodź tu. Podobno Lee przyjął cię do kompanii. No. Gratulacje. Dobra, chodźmy. Nie mogę się stąd ruszyć, dopóki ktoś mnie nie zastąpi lub nie zostanie rozwiązana sprawa ginących ludzi. Nie wiem już, w co wierzę. Ja pierdolę. Dlaczego dowiaduje się o tym? Dobra, możesz mi czegoś nauczyć? Nie można. Tylko pas zdejmę na początek. Co, do czego ja bym chciał dobić? Mam swoje zdanie, ja nie słucham. Naprawdę trzeba odczekać. Będę się nami przełamać tego z daleka. No nie mam nic ciekawego. Dobra, muszę iść na początku do handlarza jednak. I coś ciekawego kupić. No, tak to jest bez sensu, żebym kurwa się czegoś tam uczył w szkoli, jeżeli nie mam kurwa broni, żeby kurwa, żeby ją założyć. Ten przecinek u mnie to jest zajebisty. Dobra, zajdźmy tutaj do niego, wyśpijmy się, niech go wybierze. Do rana. Dobra, no wstawaj, bedny.
chyba mogę zrobić. Zajebiście. Jeszcze jedno? Ja kurwa. Bez i kurwa pędź ten bimber. Kurwa cukier, droższe destylacja. I chuj, się skończył cukier. Jebany PiS, kurwa podatki. W miejscu tym ład i chaos. Nie wiem. Niego to pewnie chuja, ale ten. Tak oto powstało. Chuja będę mógł powiedzieć. A zobaczmy, może u tamtej jakieś nowe fajne bronie będą. Chodź, nie sądzę. A, to znowu. No, znów ja. Co, chcesz powtóreczkę jakąś? Kiedy pojawili się paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Joj. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w górę. Pocieszam się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodzie. Kto opowiada takie rzeczy? Pokaż mi swoje towary. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Doprawdy? To interesujące. On po prostu za dużo gada. To jest ciekawe. Lecz nie wiem, jak długie to jest. To interesujące. Dlatego zapiszmy. I się przekonamy. Weźmy swoje towary. Dobra. Kurwa, jak pierdek, ja pierdolę. Jezu, taki kurwa malutki pierdek. Na chuj mnie to. Na czym polega? Odmawiają dostaw towaru. Teraz, kiedy szlaki morskie zostały zamknięte, miasto jest całkowicie zależne od dostaw z okolicznych farm, a Onar, właściciel ziemski, wynają najemników, by chronić się przed oddziałami straży. No jak nie widzisz, jestem kurwa jednym z nich. Strażnicy sami zabraliby jedzenie. Najemnicy jednak nie tylko bronią farmy Onara. Zastraszają też rolników, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa. Widziałam, ale zastraszają przed czym, kurwa? Zastraszają przed tym, żeby kurwa nie zajebali im jedzenia? Kto opowiada takie rzeczy? Pokaż mi swój. To mam. Dobra, ile maksymalnie siły mogę zyskać? Maksymalnie mogę mieć 55 siły. Tak. Pokaż mi swoje towary. To będę mógł... to założyć, więc... się wydaje, że tą dwuręczną... będzie mi się chyba opłacało bardziej. Weźmy swoje towary. To już bym mógł założyć. I używać to na 50 ataku. A to ma 40. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. A sama tego nie widziałam. Kurwa, dobra, tak, to są ja. Tak, to bardzo to. To ma 55, ale 55 siły potrzebuje. Naprawdę to interesujące. To jest jednoręczne. To znowu mogę zajmować się wszystkimi. Pokaż mi swoje towary. Chyba w to pójdę. Już nie wiem. No jednoręczne tutaj są głównie. To jest dwuręczne. To jest dwuręczne. Wszystkie takie lepsze bronie są dwuręczne. No to jest fajne. Dobra, na razie na dwurękę pójdziemy, bo najbardziej taka ekonomiczna. Dobra, koniec. Słyszałam co innego. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy.
Co wiesz na... Ci goście doprowadzą... Dobra, wyjebałem, nie chcę. Pokaż mi swoje... Nie. To bym chciał. Dobra, no na razie pójdziemy w to. Co możemy tutaj sprzedać w ogóle? Szczerze to... O, to mogę mu sprzedać, to mogę mu sprzedać, to też. To. Kurwa, te wszystkie lagi. O kurwa, co mu sprzedałem? Chyba to. Dobra, kill off jeden. To mogę sprzedać. Naprawdę, sama widziałam. Lepiej by było, gdybyś to. Doprawdy? To interesujące. Zawsze to. Słyszałam co innego. To przecież okropnie. Lepiej by było, gdybyś przymknął. Pracuje niemal. I w sumie to jest chyba wszystko, co mogę móc. O, tu kurwa zbroję. Jakie to tanie. Ja pierdolę. Z tym ognik. Poza rzeki nosa, kurwa, jaki tani. Sama tego nie widziała. Mój mąż uważa inaczej. A będzie jeszcze gorzej. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Teraz każdy już o tym wie. Nie potrafi niczego zatrzymać. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. A będzie jeszcze gorzej. Tak, to bardzo typowe. Te młotki mogą posprzedawać. Uważaj inaczej. Nie mów. Kurwa, to jest za tanie wszystko. Naprawdę to interesujące. Prawda. Gdybym sama tego nie widziała. Dobra, te skórzone mieszki otworzę. Przecież okropne. Naprawdę to interesuje tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Przecież okropne. Dobra, ja mam fuj hajs już. Tylko zatrzymać dla siebie. Tego nie powtarzaj. Tajemnica, o której wszyscy mąż wiedzą. Uważa inaczej. Dobra, 15 ataku to jest chuj atak. Dobra, zobaczmy ile minut już jest. 37 minut. Samym kurwa pierdolonym Korinis. Ja pierdolę. Dobra, idziemy kurwa tutaj. Trzeba poekspić. Chociaż tam chyba nie ma co. No, jak na razie to chyba nie ma co. Dobra, przejdziemy się jeszcze. O, zajebiście. Moby się porozpiły. Dobra, jest dłuższy zasięg. Jest kurwa w chuj plus. Kurwa, gdzie jest ten towarzka? Na dole jest. Dobra. Tą ważkę sobie pierdolimy. Na dwie są, o kurwa. Kurwa. I tu jeszcze jedna. No i zajebiście. No z tym ekspem kurwa jest ciężko. Te początki kurwa w tej dwójce są strasznie ciężkie. Nie ma czego plądrować. No ja co? No taka gra, takie euro gry. To kochamy, no co? Powiedzcie, że nie. Ty szczur się jeszcze powinien zrespić. Ale nie ma.
Ej, ale zajebiście, no wszystko się porespiło, to będzie można jeszcze pochodzić. Byte. Już powoli będę musiał kurwa tam celować w ten most. Żeby tych bandytów z tego mostu wyjebać. Kurwa. Ale też, kurwa, to jest bez sensu, że kurwa to wszystko pojedynczo się respi. Już kurwa, bij to! Ja pierdolę. Ale jebania z tymi blaszkami pierdolnym jest. Nic tu nie ma. Dobra, wyleczmy się. I co to jest? O, zręczności. Dobra, kurwa, pijemy od razu. No kurwa, i o to chodzi. No roz. Nie ma czego plądrować. Ty też się powinien jak się zrespić już jeden. Taki chuj. Nikt bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie znam się na otwieraniu zamków. Kurwa, w pierwszej części ci to nie przeszkadzało. W pierwszej części ci to nie przeszkadzało. Kurwa, Bezi. Zdecyduj się. Albo w lewo, albo w prawo. Kurwa. Oj, bez. Dobra, tutaj możliwe, że cierwojady się zrespi. O, wilk jest. Kurwa, na dwa. Już kurwa, ale opornie idzie z tą dwuręczną teraz. Kurwa, ale skupienie jak na grzybach. Kurwa, co tak skrzecz. O kurwa. Ej, ale zajebiście dużo się tego porespiło. Fuj, dużo się tego porespiło. A kurwa, nie ma. Dobra, zapiszmy to. Nie chcę się leczyć, to zapiszę. Dobra, chodź ty, kurwa. Już cię biorę na pizdę, kurwa. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kurwa. No, leżeć. Niczego tu nie ma, idę. Dobra, jedną tą. I chuj, idziemy dalej. Ej, ale w chuj zajebiście się tego porespiło dużo. Już wolę, kurwa, żeby tam już 10 było w jednym miejscu. Jak kurwa porozpierdalane po całej mapie. Oj, ścierwojady się porespiło. Mam wiadomość od Watrasa. Co to za wiadomość? List, proszę, oto on. Dobrze, możesz powiedzieć Watrasowi, że odebrałem jego wiadomość. Dobra. Przyjmij jako zapłatę te magiczne mikstury, na pewno ci się przydadzą. No, jeszcze w chuj. Niechaj i... Kurwa, dużo tego expa mi nie brakuje. Chociaż, kurwa, w chuj tego expa zyskałem. Ej, ale to się wszystko zrespiło tak zajebiście?
Myślałem, że to się tak kurwa pojedynczo porozbiły. No tak, wszystko się zajebiście, wszystko porozbiły. W jedynce to się pojedyncze rozbiły właśnie. Kurwa, gin. No i chyba to wszystko. Tu szczur był, pamiętam. A szczury chyba się nie porozbiły. Oj, słabiutko, słabiutko. Dobra, zobaczmy, która jest minuta. 45, więc mordeczki moje kończymy już w tym momencie. Nie było dzisiaj zbyt spektakularnie. No, porobiliśmy trochę, ale to głównie misje poddawaliśmy, expo pozbieraliśmy i nic więcej. No, ale bynajmniej wiem, co będziemy robić w następnych odcinkach. Expić. Kurwa, ten XP z tych zajebist. Patrzcie, kurwa, i ty też się dwa zrespiły. Jezu. To jest to, co lubię, kurwa. I kurwa, szmaciarzu. Jeszcze jeden, kurwa. Oponent, kurwa. O, chodź tu, kurwa. Kurwa, co? O, o. Kurwa, co mnie, kurwa, tam działasz tym, kurwa, pyskiem jebanym. Nie no, musimy się dwuręcznie nauczyć, bo prawdopodobnie pójdę w dwurękę. Chociaż ta jednoręczna mnie tak trochę kusi. Kusi mnie w chuj. Ale, no, tutaj mam bardziej dyspozycję w tej jednoręcznej. Więc no chyba zostaniemy przy tej dwuręcznej no, dyspozycji, więc chyba zostaniemy przy tej dwuręcznej. Jak na razie idziemy do Onara. Tam jakieś misje były z tego co pamiętam. A to już w następnym odcinku wszystko porobimy. I tak na koniec spróbujemy z tamtym panem po prawo. Słyszałem, że to pedofil. Oj, kurwa, o to chodzi. Chodź tu, kurwa. O kurwa, ała. Zajebiście. Niczego tu nie ma. Ale nic nie ma, ale kurwa i tak jest zajebiście w chuj. No dobra, mordeszki, bo przeciągam to kurwa i przeciągam. A tu trzeba kończyć, bo kurwa czas się nam skończył. Tu się chyba nic nie zrespiło. Ojej, kurwa nie chcę kończyć, ale trzeba. Smuteczek trochę, ale no chuj. Też kurwa tak pizdowato trzymam tą broń ręcznie. No, ale to kurwa już w następnym odcinku. Tam kurwa jakieś gobliny doszły. I co jest kurwa, ile tych goblinów? I chuj, zajebali mi gobliny. Co jeszcze, kurwa, mi dziki zapierdolą, co? Dobra, nie za daleko są. Nie no, mordeczki, no, kurwa, już przedłużyłem to do 50 minuty. Sobie mówiłem, chuj, teraz będą krótsze odcinki, ale no kurwa się nie da krótszych. Najchętniej to bym kurwa live robił, ale nie mam na to czasu, nie mam kurwa jak, nie mam czasu i w ogóle jestem, ja kurwa myślę, że to jest chwila, co ja tutaj robię. A to jest, dobra, chuj, idziemy do tego Onara. Już.
Nauczę się broni dwuręcznej. Z dwa razy, czy albo trzy. A resztę pójdziemy w siłę. No, nie ma innego wyboru. Znaczy jest inny wybór, ale... Rot. Dobra, ale zapiszmy sobie przedtem, bo może się zdecyduje, że jednak nie chce. W końcu to była jego decyzja. Nie mów, że to nieprawda. Już całkiem nieźle sobie radzisz. Nie można na tym polegać. No 30 teraz, jestem wojownikiem. Nikt nie chce. Odłóż broń! Kurwa, jebani farmerzy. Tego jest więcej, wierz mi. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. To rzeczywiście prawda. Już takie płynne działanie mam, kurwa, w tym wszystkim. Już kombinacje są. Myśli, że to takie łatwe. Moje zdanie i tak. Nikt nie chce tego słuchać. To żadna tajemnica. Już kombinacja jest, to zajebiście. Nie wiem. A spróbujmy się teraz z tym tenzą. Uj. Zobaczymy jak to będzie. Się wylecza, ale to już po tym. Oddawaj moje... Teraz, kiedy oddałem na ciebie głos, ty śmierdz... Teraz będzie zabawnie! Załatw go! To będzie... O kurwa, dobra, nie. Wiesz co, zatrzymaj 150 sztuk złota. Mi to sytuacji nie poprawi, PiS kurwa i tak zajebie. Więc... Powiedz mi co, powiedz mi no, czy co, powiedz mi, czy to coś z przodu twojej twarzy, to twarz czy dół? A się kurwa pomieszałem, jak tam interes? No, niewiele osób ostatnio tędy przechodzi, ale jak dotąd, wszyscy płacili my to. Kurwa. Zarobas jesteś, widać po zbroi. Dobra, mordeczki, przeciągnąłem w chuj. Nie. To zostawiamy na przyszły odcinek. Tych trzech oponentów fajni, są ładni, piękni. Ale zostawiam to na kolejny odcinek. Dzięki mordeczki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. No co, zostawcie łapeczkę, subika oraz komentarz. Będzie mi bardzo miło. Dzięki wam wszystkim. Cześć, siema, na razie.